Raczej pana być przystojna, nie? To jest właśnie mam ten problem, wiesz? Jak do Polski jadę, to wiesz. Zaczyna być Borek zazdrosny. Elegancko. No widok piękny. O, jak tu pięknie! Cudownie tu jest, podoba mi się. Może wrócę z New Jersey? Nie, zostajemy. Nowy Jork, New Jersey. Słuchaj, no, źle obetniesz, będziesz ścigany, nie? No to proste. A wiesz, ja dobrze biegam. Nie, nie, nie. Na winklu złapię, to znaczy nie... Że musiał być za daleko biec, nie wiesz, kiedy dorwał to... A nie bijesz się na ulicy, nie? No nie, nie. Chyba się widzę. Księże biskupie, witam, witam gorąco. Ladies and gentlemen, everybody pomarańcze, wszyscy piją, a ja tańczę. To wiesz, jeszcze powiem tak, jakbym się rozebrał przed młodymi dziwuchami, to wstydu nie będzie, nie? A Stas, moja żona, ty stary, głupi ośle. One wszystkie kochają cię, kurwa. To masz w kieszeni, mówię. Koniec, koniec. Masz malinkę. Malinkę? Ja dopiero z przodu zaczęłam. Gdzie? Tu. Kto by to zrobił? Jest zwaj. Nie, jest zwaj. Ja nie pytam, ja tylko ci mówię, że masz. Mogę ci ją zapodrować. Nie, no coś tam. Ty. Całe drżę. Blania. Blaniu. Ty, może to bomba. No ale dostałem przecież champion Polsat. Polsat champion. Tutaj, że pas unikalny, niepowtarzalny. Gdy Mateusz Borek przyjechał kiedyś z kamerą, zobaczył mnie i tak. Słuchaj, na tym zdjęciu żona panienka. Ty, gromnica i do pierwszej komunii świętej. Taki byłem szczuplutki. 20 lat małżeństwa, już jest 40 na karku. No i wciąż nie wyglądam źle, bo... Kibic sobie chodzi z kościołem, mówi, Tomku, już ty się nie starzejesz. Ja mówię, geny, kremy i tak dalej. Także Bogu dziękować, jakoś się trzymam. Dobrze karmią. Mama, mleko i mleko. No, ale on musiał pojeść. Ser i mleko. On musiał pojeść, bo się domaga. Znaczy, nie no, mnie jadłem już ty. Gdyś miała, no. Mama to... Kiedyś ważyła stówkę. Kiedyś ważyła stówkę. Teraz cudła, bo się zestarała to cudło. Potem mówi, że będzie jej łatwiej do nieba iść, bo lekko będzie. Why I'm fighter? You know uciekał. Why I'm fighter? Because she beat me shit out of me when I was young, when I grow up. Beat me in a stick, table. Why I'm fighter? Dobrze sobie. Pojedzę, więc to dobrze gadał. I nie bluźni. Kto bluźni? Ty. No. Chłopcy, no co jest? Dzień urodzony, który? 1 grudzień. 12 rocznik. 1985. 85. Nie, 76. Piszę bez myślenia, nie? No więc no, ja muszę myśleć. Ale no, ale 88. Ale biologicznie tak by było. No. Dzień dobry. Ciężko to jest w domu, gdy żona jest i upomina. To jest bardzo ciężko. Relaks, przyjemność, walczymy. Duj! What the fuck about? Let's go, baby, let's go! You gotta go! 7. Don't be slow, don't be grandfather, don't be chicken. Co się teraz tam będzie działo? Tego nie wie nikt. Co to będzie? Co to będzie? Chcesz też? Nie, patrzę. No nie, chcesz, się podłączymy za chwilę, nie? Ale my ci do gniazda, do prądu, nie? Okej. Osada Śnieżka. Niezły czas. Pocahontas! Ordo ty moja! Cały rok! Co tu, pierwsza lampka? No co? Widzieliśmy tutaj. BBH dostał. Dobrze, dobrze w osadzie. Przed wyjazdem był bardzo spięty. Kuba, może powiesz do kamery, dlaczego byłeś taki spięty jeszcze tam w Katowicach? Chodziłeś taki... Czy bałeś się jazdy może?
wyskoczył, mówię, nie, nie, Tomku, Aniu, teraz mogę jechać. Zabrałeś moją serwetkę? Nie, kozak, bo w osadzie, nie? Spokojnie, wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy, jaką masz szkołę. Nie ma na zewnątrz. Paciorek i spać. Ale proszę. Czekaj, jak skończymy. No weź go, Jakub. Chodź. Jakub, zabieraj. To tu wyjdzie na bajkę. Nie możesz walczyć, nie potrzebny. Idź. Idź. Odejdź. Jakub, miałeś go zabrać. Idź, nie daj. Weźmy tą rurę. To zrobi bój. Speed. Speed is everything. A on to wziął. Jakub. Obiecałeś to. Jakub, nie obiecałaś. Mister Hicki tworzy, bo on zawsze twórczy był. Co napisze, kto to wie. Na pewno będzie wielki poemat Kuby Hickiego from Katowice. Gus, please join us. Yes, don't worry. Don't be chicken. Show your balls. Don't be chicken. Show your balls. No, wrócą i do oka. Jedna baba, drugi babie, wsadzi bada, a babie, a o. Very strong, no problem. We'll see you now. You are here, we see each other. We see each other. Crazy, he's crazy. But I'm gonna get him. I'm gonna get him, you'll see. Tamtym razem zamknąłem Agacie drzwi. Ona chciała wyjść. A ja trzymałem te drzwi. Agata! Otwórz te drzwi! Otwórz te drzwi! Biła pięściami, like fighter. To ja, sam Tomasz Adamek. Kocham was drodzy i pozdrawiam was serdecznie, osada Śnieżka, Łomnica. O, jak tu pięknie, zobacz, jakie piękne górki, ile mamy śniegu, gest, zobacz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Gest, everybody understand you, everybody likes you. No, fajnie było Kubę zobaczyć po 12 latach. Myślisz, że on też nie żałuje? Facet troszeczkę się posunął, to widać już te lata, po nim skrzydli w plecach, ale dobrze było. Fajny gość. No, dobry towar bierze. 20 kilo. Zapytasz się, ile waży? Chuj trochę. I teraz pa 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 i pa 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 pa. Szybsze noc. Czy są Rosjanie? Niemcy? I Polacy. Aha. I nie żyją w zgodzie. To kto ma wygrać? No to nie Polacy. No my. Dlatego możliwe, że trzeba będzie pomóc. Słuchaj, myślę, że puścimy na pierwsze ogień ciebie. Zawsze byłeś dobry w te klocki. W zasadzie Śnieżka nie może się nudzić, jest wojna, proszę państwa. Atakują. Strzelają, ale ode mnie kule się odbijają. Nie wiem, co jest, proszę państwa. To już minęły 3 tygodnie. Pobytu w osadzie Śnieżka i codziennie śnie. Osada Śnieżka, gym, sauna, poranne placki, które spożywam jako pierwszy posiłek i takie codziennie, aż do walki. No to posparujemy. Chodź. Nie, jeszcze nie zaczęło. Chodź. Na wyprost. Lewy, jeszcze raz. Jesteś już strategiem? No lewy. Oszukam. Lewy. A? Good. Again. A? Elbow. Jezus się kocha. Czy musisz śmiejeć? Jak ten czarny pan w domu. Cieszy mnie. Cieszę się, że mnie kocha. To są takie słowa. A to się od razu odpowiada. Thank you, Jesus. Hicki mówi tak. Był chociaż w połowie taki jak ty. Zobaczymy na ulicy, jak pójdę na wieczór, nie? You on the street, come on. Jaki jest pająk? Zapomniałem. Spider. Man Spider. Spider-Man. Spider Kubo.
lać możesz głupoty, rewasz? Nie. Przestań się wygłupiać. Chodź. Odejdź. No ty to staniesz. Chodź do tego, na salę. Tak jak mnie nie ma, to tutaj śpiewy, nie? Boczek to porządny człowiek. Jest troszeczkę przy ciele, przy kości. No nie chce chudnąć i jest problem, dlatego atakuje go cały czas. Żona jego mówi tak: Panie Tomku, tylko jeść, no jeść, głodny. Weź mu pan coś zrób, no to ja go czasami biorę, tu go pyknę, tu tam mówię, ruszamy się. Jak będą skargi, że bije Sławczyk. Żona mi to robi, wiesz, on lubi masować, potem ja je masuję, jest tak przyjemnie, a ten mnie drażni, no co to. Zakapią, nie? Góra Śnieżka, jeszcze jest biało, możemy pójść na nartach. A ty na snowboardzie, tak? Tylko. Szygnę to zobaczyć, co ci zrobię. Trenerze, co tam jest w tym komputerze? Gołe baby tam mówią w tym czasie. Tu mówi, że analizuje trening, a tu w ostatnich wchodzę, patrzę, rozebrane kobiety. I nawet nie miały majtek. Ja mówię, Kuba, ty świn, tu jeden. Tomku, daj się rozluźnić. To była przerwa treningowa. To była przerwa. Widzicie państwo, to była przerwa. Cały Kuba Hecki, no. Niepozorny. A w komputerze gołe baby. No. I to naprawdę gołe. Co by chciał? Co by zjadł? Kukurydzę. Sok z gumijagów dla ciebie, żebyś był zdrowy, sprawny, silny i szybki. Czy konkretnie? Do spania już. Napijam się? Napijemy się i idziemy spać. I będę większy niż Kuba Hecki. Ostatni posiłek. Będę większy rano, będę mówił: a, mam cię. Tak zrobię. Na zdrowie. Spokojny, flegmatyczny, no i już nie kipi tą energią, która była w pierwszym, drugim tygodniu. Nie znamy sobie na sprawy. Może się zakochał? O! See you in the gym today. Dobre jedzenie, dobre spanie i możemy też się relaksować po obiedzie, po kolacji, wieczorem, przy delikatnym świetle, popływać w ciepłej wodzie. Także zapraszam. No guma jak guma, no guma jak guma, tylko pęknięta. Muszę powiedzieć, że plastikowa, nie? Guma jak guma, no ale pęknięta, no. To jest ileż siła. Ileż ten Kubuś ma siły. To jest siła. Jaki on jest potwornie mocny. Niesamowity Hecki. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Rada jest jedna, trzeba trenować. Powiem szczerze, ja się lepiej czuję teraz, niż jak miałem lat 20 pary. Wtedy robiłem wagę do półciężki, to była dla mnie katorga, nie? Myślałem, że nie dam rady, nie? Trenować. A teraz? Ja czuję, jakbym miał 20, nie? A może 18, nie? Ja tak myślę, że tak. Ale mam się rozebrać? Mam się rozebrać? Czułeś pan? Kuba, no nie chcę się zawstydzać, nie? No to se klepie jak konia swojego, rozumiesz? Tylko on jeszcze nie wie, że koń też może klepnąć, nie?